true love. A właśnie, jak ty się czułeś, jak tu wróciłeś? Tu, jak tu? Tu? Jak do domu. Tylko, że myślałem, że jest więcej znajomych twarzy. Ale chodziłem tak, wiesz, spokojnie, nie? Wiesz, no, dorastałem tutaj z tym wszystkim, tak jakby, wiesz, o co chodzi, że... Ja pamiętam, jak ty wszedłeś, po prostu ty wchodzisz na imprezę, ja pamiętam ten moment nawet. A to widziałeś mnie, jak od razu ostrzał, tak? Tak, tak, ja ciebie nie widziałem, ja pierwsze co Kubę widziałem tylko. Ja wiem. A ja stoję po prostu za p***em i widzę, że wszyscy... O, tak wypadałem. Nie, i ty wchodzisz, po prostu zdejmujesz koszulę, jakbym ciach. No, ten odcinek, mimo tej patologii, co zrobiliśmy, to chcę to zobaczyć, nie? Tak. Max, szczerze, ja bym zrobił tak samo jak ty. Spoko, dzięki. No nie, ale ja bym zrobił tak samo, no chłopie, no każdy walczy o swoje. Z Maksymem to jest historia na książkę, to jest nie do powiedzenia, no. Ja wierzę, że Maksym to, co mówi, to jest szczere. No bo ja w każdej sytuacji opowiadam mu prawdziwie. To jest trochę bardzo do mnie podobny, że ty nie myślisz, co mówisz. Tak jak ładnie dzisiaj przemówiłeś, czułeś to i to powiedziałeś. Było widać, że Oliwia nie do końca jest pewna. Ale dla mnie nie ma różnicy, z kim ona będzie. Ona po prostu zasługuje na to, żeby było wszystko u niej dobrze i spotkało miłość. No ale no, to jest to, że właśnie... Po tym, co ona tu z Kubą przeżyła, to ty dbałeś, no. Ja to wiem, serio. Dbałem, kurczę, dbałem tak, że... Dlatego Przemka się pozbyłeś, a tu ci taka truskawka spadła, nie?